Jeśli spojrzysz na mapę Warszawy, to zorientujesz się bez trudu, że stare cmentarze są mniej więcej w tej samej części miasta. To nie jest przypadek. Jesteśmy poza ulicą Okopową, no a Okopowa, bo były tam okopy wytyczone w połowie wieku XVIII i pod koniec tego stulecia. Pod koniec wieku XVIII marszałek Lubomirski kazał wynieść pochówki poza obręb miasta. I właśnie wtedy założono kilka cmentarzy, w tym te, na które chcę zabrać Cię dzisiaj. Chodzi o cmentarze protestanckie. Zaczniemy od cmentarza ewangelicko-reformowanego. Czy mówi Ci coś nazwisko profesora Bohdana Markoniego? Niekoniecznie. Zapewniam Cię, że znasz dzieła, które właśnie dzięki niemu udało się uratować. Mowa choćby o bitwie pod Grunwaldem. To płótno wojny przetrwało, ale schowane w takich warunkach, że potrzebowało konserwacji. Zajął się nią właśnie Bohdan Markoni, a jego pracę bez mała cała Polska śledziła. Czy nie przesadzam? Nie. Kronika filmowa przychodziła każdego dnia, dokumentując i pokazując widzom, pokazując całej Polsce, że to ważne płótno udało się zakonserwować, udało się uratować. Inny przykład, obraz Ekstaza Świętego Franciszka El Greca. Gdyby nie profesor Markoni, pewnie dwie młode historyczki sztuki, które odnalazły to płótno podczas inwentaryzacji na prowincji, no pewnie nie miałyby odwagi, żeby tak bardzo z taką determinacją walczyć o to, żeby przekonać świat, że to faktycznie jest El Greco. A jest. Profesor Markoni pochowany jest nieopodal wejścia i nieopodal grobu Józefa Simlera, malarza. Nie może być inaczej. Czy jesteś może miłośnikiem kalendarzy, w których są informacje, co zjeść, albo jak naprawić auto, a może jak naprawić GPS-a? Takie kalendarze cieszyły się ogromną popularnością już w wieku XIX, a wszystko za sprawą osoby, która pięknie i zręcznie potrafiła takie właśnie przekazy włożyć w treść kalendarza. Kim była? Lucyna Ćwierczakiewiczowa nazywała się ta pani i można powiedzieć, że dzięki niej po pierwsze na stołach warszawskich pojawiły się zróżnicowane dania, nie tylko w restauracjach. Była autorką książki 365 obiadów za 5 zł, na każdy dzień roku inny obiad, ale też właśnie każdego roku wydawała kalendarze gospodarskie, pomagające wykorzystać to, co teraz daje natura w tej porze roku. To, co pisała, osiągało znacznie wyższe nakłady niż dzieła Sienkiewicza i Mickiewicza pewnie razem wzięte. Lucyna Ćwierczakiewiczowa. Warto o niej pamiętać. Na cmentarzu są groby, do których bardzo trudno się dostać, bardzo trudno je znaleźć, a jednocześnie osoby, które są tutaj pochowane, bardzo, bardzo warto odwiedzić. Zalicza się do nich ten grób Benedykta Jerzego Dorysa, artysty, który urodził się pod innym nazwiskiem, Rotenberg. Dorys było przydomkiem artystycznym. Chciał być pianistą, los sprawił inaczej, miał problemy z palcami, więc został fotografikiem. Tak fenomenalnym, że pod koniec lat 20. każda dziewczyna chciała, żeby to właśnie on robił jej zdjęcia. Dlaczego? Ponieważ za pierwszym razem, kiedy był konkurs Miss Polonia i za drugim również, to właśnie na podstawie zdjęć zrobionych przez Dorysa te panie wygrały. No i jak możesz się domyślić, potem kolejkę miał już
zawsze bardzo długą, udało mu się przeżyć wojnę i później zdobył fantastyczne dla siebie, ale też dla nas zlecenie. Kojarzysz twarz Juliana Tuwima? Władysława Broniewskiego? A może Niny Andrycz? Jako Marie Stuart. Te wszystkie fotografie wykonał właśnie Benedykt Jerzy Dorys. Odwiedź go, jak będziesz na tym cmentarzu. Cmentarz ewangelicko-augsburski to z kolei nekropolia pełna grobowców ważnych warszawskich przemysłowców. Wielu z nich pochodziło z krajów niemieckojęzycznych, więc to, że byli protestantami, było czymś zupełnie naturalnym. Wśród nich rodzina, o której chcę Ci teraz opowiedzieć. W okresie międzywojennym przyjechał do Warszawy pewien zagraniczny monarcha. Poruszał się pociągiem, na każdej stacji widział nazwy miejscowości i rozmaite inne napisy. Sądząc, że jeden z nich oznacza witaj, welcome, wysiadając na stacji we Warszawie, tym, którzy na niego czekali, rzucił się w ramiona, a przynajmniej otworzył ramiona własne i powiedział e-wedel, ponieważ właśnie reklamy e-wedla firmy, która robiła najlepsze czekoladki, były wszechobecne. Rodzina Wedlów ma swój grobowiec właśnie tutaj, właśnie na cmentarzu ewangelicko-augsburskim. Historia rodziny Machlejdów zaczyna się w średniowieczu w Szkocji. Olgierd Budrewicz wytropił, że herb rodziny, czyli wiatraczek złożony z trzech ludzkich stóp, ma swoje źródło w dawnej legendzie, która mówi, że łodzią płynęli przedstawiciele trzech, czy więcej nawet, szkockich rodów. Płynęli w stronę wyspy Skye i ten z rodów, którego przedstawiciel pierwszy postawi stopę na wyspie, miał stać się jej gospodarzem, jej właścicielem. Pan MacLeon, bo tak brzmiało wtedy to nazwisko, widać nie był pewien, czy tak szybko uda mu się dobiec na brzeg z tej łodzi, więc odrąbać miał sobie stópkę i na brzeg wyrzucić. No i faktycznie na wyspie Skye, bo o niej mowa, w Szkocji, jest zamek Machlejdów. A ta rodzina słynnych browarników do dzisiaj obecna jest we Warszawie. A jej członkowie pochowani są na cmentarzu ewangelicko-augsburskim. Zaczęliśmy od sztuki i sztuką skończymy. Naprzeciwko bramy prowadzącej na cmentarz ewangelicko-augsburski pochowano profesora Stanisława Lorenca, postać niezwykle ważną nie tylko dla Warszawy. To przedwojenny dyrektor Muzeum Narodowego w stolicy, który dokonał rzeczy nieprawdopodobnej. Już podczas okupacji udawało mu się pewne dzieła sztuki w umiejętny sposób ukryć, a te, które zostały zrabowane, po wojnie profesor Lorenz zrobił wszystko, żeby tylko zdobyć samochody od rządu, którymi może udać się na Dolny Śląsk, bo podobno tam część tych zrabowanych dóbr kultury, dzieł sztuki się znajduje. Bardzo wiele z nich, dzięki determinacji profesora właśnie, wróciło i do dzisiaj można je oglądać w Muzeum Narodowym w Warszawie. A profesor Lorenz jest postacią, która z tą instytucją zrosła się chyba najbardziej.